Cześć kochani, witam was w modzie eko-kreatywnej. Dzisiaj będzie wielki, ogromny holum faksowy z wyprzedaży. Są to wyprzedaże głównie w Dobczycach. Naprawdę dużo rzeczy mam, bardzo dużo. Oczywiście, że są to rzeczy jakościowe, super materiałów, rzeczy oczywiście z lumpeksów, bo głównie o tym jest ten kanał, ale także o super stylu, więc zapraszam was w razie czego do subskrypcji kanału. Jest to dla mnie bardzo ważne i będę wam bardzo wdzięczna. No i oczywiście polubcie filmik, jeśli wam się spodoba. Naprawdę jest mnóstwo rzeczy i to takie rzeczy od lata, zupełnego lata, aż do zimy wręcz. Wszystko tu jest, jak to w wyprzedaży. Słuchajcie, lecimy dalej, pokażę wam stylówki z niektórymi rzeczami. Nie ze wszystkim, bo jest tego za dużo, ale to, co będzie na mnie dobre, to, co jestem w stanie wam przymierzyć i pokazać, to zobaczycie w stylówach. Także lecimy dalej. Jak widzicie, jestem dzisiaj ubrana bardzo luzacko. Mam na sobie kombinezon z bawełny. Jest on uszyty z materiału, który się nazywa muślin. Jest bardzo, bardzo to fajny materiał. Naprawdę jest świetny. Pokażę wam oczywiście go za chwilę w stylówkach. Chciałam tylko powiedzieć tak, że ten kombinezon oczywiście jest bardzo, bardzo duży na mnie. Jest to duży rozmiar, ale może to być też taki właśnie kombinezon bardzo luźny, oversize'owy. Także on wcale nie musi być taki dopasowany. Ja bardzo lubię takie luzackie rzeczy w tym stylu. Tak na co dzień oczywiście. Można sobie go trochę bardziej ściągnąć. No jest za duży, także jeżeli na kogoś byłby dobry taki LK, XL-ka, to oczywiście się go pozbędę. Ale tymczasem jest w przepięknym kolorze i w ogóle jest tak cieniutki, tak przyjemny, słuchajcie. Zobaczcie tam sam kombinezon też z tym bolerkiem, który mi idealnie do niego pasuje i chyba dzisiaj tak pójdę mimo wszystko wypróbować, jak się w tym chodzi. Wiem, że to wygląda tak worowato, ale ja się tym w ogóle nie przejmuję, wiecie, nie mam kompleksu na ten temat, więc może mnie coś poszerzać i tak dalej. Ale w każdym razie moim zdaniem naprawdę jest to fajny, super ciuszek i to jest marka Hirsch, bardzo fajna marka, bardzo fajna jakość. Bardzo miły materiał, po prostu jest tak fajny, że nie wiem. Mam jeszcze dwie rzeczy podobne. Mam drugi kombinezon, który wam od razu pokażę. Spódnica mi spadła. Drugi kombinezon jest bardzo fajny, Cap Al, więc fajna marka. Na dość wysoki wzrost, na 1,70 m. Może to być taka rzecz na wakacje, ale może być to też nawet rzecz fajna do pracy. W trochę takim lekko militarnym stylu, ala niby mundur kaki, bawełna oczywiście, nie wiem czy 100% bawełna, ale zaraz się dowiemy, poszukam metki, o jest metka, słuchajcie, jest to 85% bawełny, 80% bawełny, no reszta jest poliester, ale i tak 80% to całkiem fajnie, ma pasek, no jest na mnie za duży ten kombinezon, on jest rzeczywiście na wyższy wzrost, bo też dłuższy, trochę tułów trzeba mieć, dość długie nogi, jeszcze nogi to ujdą, bo ja nie mam krótkich, ale jest duży, jak widzicie. Ale jednak zobaczcie jak wygląda, bo naprawdę ma fajne detale, zobaczcie, tutaj ma takie fajne, bardzo ładne zatrzaski. No i jest świetny, po prostu jest naprawdę świetny, ma kieszenie, ma rękawek i... No jest jak nowka, naprawdę super, super stan. Bardzo się cieszę, że go kupiłam. Teraz zobaczycie sukienkę, bo kombinezonów tyle, dwa. I tak sporo jak na jeden haul. Świetna sukienka Putra Barong. To jest pewnie jakaś indyjska, 100% bawełna. Patrzcie jaki piękny kolor, bardzo nowoczesny krój. I nie wiem jaki to jest rozmiar, ale myślę, że tak maksymalnie L-ka. Może być też zupełnie na S-kę, zupełnie spokojnie, ale ma tutaj dość szeroko, więc jest dość uniwersalny to rozmiar. Być może to jest rozmiar uniwersalny, na XL-kę może być już zbyt obcisła. Piękny kolor, zobaczcie jak w ogóle ten materiał wygląda jak len. Natomiast jest to 100% bawełna, fajny krój, taki nowoczesny, luźny, bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo, bardzo fajny kolor, można do wielu rzeczy to włożyć, do fajnej biżuterii w różnym stylu, i w nowoczesnym, i w etno, i do sneakerów, i do sandałów, do wszystkiego. Naprawdę fajna, fajna rzecz. To teraz, skoro już poszłam takim dziwnym kluczem, to skończę na najcieplejszych rzeczach, a pokażę wam teraz bluzki i spódnice. Być może niektóre się da zestawić, więc w takim razie zacznę od bluzek.
prześliczna bluzka z Zary jest najpierw i ona ma wyciętą metkę. Po dotyku domyślam się, że jest to wełna merino z wiskozą. Co ciekawe, bo naprawdę jest, na pewno jest w tym wiskoza, to na 100%, ale wełna chyba też. Ona jest zrobiona z takiego jakościowego materiału i zobaczcie, jaka piękna. Taka hiszpanka z ramionczkami. O, widzicie? I ma złote kropeczki takie ponaszywane, bo to jest jakby materiał tak utkany, że ta złota nitka jest wtkana w, to nie jest żaden nadruk, tylko wtkana jest jakby w tą tkaninę. Bardzo, bardzo fajna bluzka. Może właśnie uda się ją do spódnic, bo mam tutaj kilka spódnic, więc może się uda do którejś to przymierzyć, żebyście mogli zobaczyć. Następnie bluzka, trochę to by mogła być taka tunika bardziej, długa bluzka lub tunika w dużym rozmiarze, bo to jest, no, niby M-ka, ale taka skandynawska, bo to jest marka Lisgard, więc bardzo fajna marka, fajna jakość jest tej koszulki, zobaczcie w jakim fajnym, dobrym stanie też jest, bawełna, tak, bo to jest bawełna, jeszcze sprawdzę, żeby się upewnić. Bawełna 50% i 50% wiskoza. Jest bardzo fajna w dotyku, bardzo mięciutka, przepiękny kolor, ładnie uszyta i ma paseczek, więc można sobie dopasować, żeby się troszeczkę właśnie w pasie wciągnąć. Ona będzie na mnie za duża dużo, więc chyba nie będę Wam jej mierzyć, bo to jest jednak taka naprawdę oversize'owa bluzeczka. Zobaczymy. Jeżeli będzie to fajnie wyglądało, to Wam pokażę. Cieniutka, fajna bluzeczka. Słuchajcie, te bluzki w ogóle też, które chcę sprzedać, będę już też nie wyceniam ich tak bardzo wysoko, bo już się kończy lato, więc teraz będzie okazja. One będą pewnie w takich cenach bardziej jak nasze wyprzedaże w sklepie. Świetna bluzeczka w pięknym kolorze, właśnie tym takim różu magentowym, że tak to nazwę, rozmiar M. Saint-Tropez. I to chyba jest bawełna. 100% bawełna. Bardzo ładny dekolt. Bardzo fajnie, że ma taki mały rękawek, więc też tutaj troszeczkę kamufluje. I świetny ma dekolt. Zobaczcie sobie, jak to mierzy do spódnicy. No to teraz spódnice. Skoro już doszliśmy do tego momentu, chyba tak, teraz spódnice. Moi drodzy, taka spódnica, zobaczycie, jest jedną z tych bluzek, która jest właśnie też z takiego batystu bawełnianego. Zobaczcie. W takim kolorze kremowo-beżowym lekko, z tym ściągaczem w pasie. Fajny krój bardzo, taki bardzo artystyczny, ciekawy krój. Naprawdę fajna spódniczka. Piękny, ma taki uniwersalny ten kolor. No i jest naprawdę ciekawa. Tutaj mi metka została, słuchajcie. Ta metka to była z nowego towaru, nie z tej wyprzedaży. 28 zł przed wyprzedażą. Już nie wiem, które rzeczy były z której wyprzedaży, bo to były co najmniej trzy różne sklepy. Bardzo fajny wzór. Od razu może do tego pasować też taka chustka, która jest z wiskozy. Piękne kolory, zobaczcie. To Wam od razu pokazuje takie wzory pałacowe, jakby trochę śliczne, śliczne kolory. Jest wykończona taką taśmą ozdobną, można to jako szal nosić. Jako pareo na plażę, jak najbardziej, słuchajcie. Można sobie to przewiązać właśnie w pasie, tak zamocować i nosić właśnie jako taki plażowy strój. Dobrze. I teraz jeszcze jedną mam spódnicę, która jest piękna, bardzo fajny ma materiał. To jest, słuchajcie, H&M Vintage, rozmiar aż 44. Myślę, że to jest bardziej takie 42-44 i to jest, moi drodzy, 50% wiskoza, 50% liosel. I ona ma bardzo fajną kolorystykę, zobaczcie. No oczywiście, że to jest na mnie dużo, za dużo, więc to już nie ma sensu mierzyć, ale patrzcie, jaka fajna, cieniusieńka spódnica. Zobaczcie, jaki ma cienki materiał. I piękny kolor, bardzo piękny odcień brązu z tymi kwiatami i z takim nadrukiem. Bardzo romantyczna, cieniutka, fajna długość, taka do pół łydki. Ekstra będzie na rozmiar L. Naprawdę piękna spódniczka. Bardzo Wam ją polecam. Bardzo mi się spodobała. Naprawdę jest jak nowa. Jest w bardzo dobrym stanie. No, to spódnic tyle. Słuchajcie,
spódnic i bluzek. Tyle, jeszcze zapomniałam o jednej sukience wieczorowej. No i to jest naprawdę superowa zdobycz wyprzedażowa. Marka COS, rozmiar 34, więc zobaczymy jak będzie, czy ja w nią tutaj wejdę, bo ona jest bardzo wąska w pasie. Tutaj wystaje coś, ale wiecie co, to jest takie mocowanie halki. Ja to przyszyję oczywiście, to ten troczek, bo w tych dobrych jakości rzeczach te halka i spódnica są połączone takimi sznurkami po prostu. Ale w każdym razie piękna z tyłu zamek i to jest wiskoza z jedwabiem materiał. Naprawdę super jakościowy materiał, czarny to jest. 85% wiskoza, 20% jedwab. Zobaczcie do tej torebeczki i do butów na zmianę. Włożę Wam te buty projektanckie, które były niedawno w filmiku i w moich postach na Instagramie. Takie z fioletem. No, a albo w drugiej wersji będzie z tą piękną torebeczką aksamitną, która idealnie pasuje do tej sukienki jako dodatek. Także tada! Śliczna sukienka, naprawdę. Niewielki rozmiar, ale bardzo elegancka. Bardzo prosta, bardzo elegancka. Słuchajcie, lecimy teraz dalej i teraz będą już takie grubsze, a nie, przepraszam, jeszcze kostium kąpielowy muszę Wam pokazać, no bo naprawdę to jest szok. Bardzo fajny kostium kupiłam i on był naprawdę nowy, co ciekawe. Oczywiście jest już wyprany teraz. Popatrzcie. Taki bardzo ładny kolor. Bardzo mi się podoba i bardzo dobrze jest mi też w takich majteczkach, które są wiązane. Dobrze wyglądają na sylwetce. Ja nie mogę mieć majtek z wysokim stanem, ani żadnych takich spodenkowych, bo wyglądam tragicznie w tym. Bardzo fajny, zwykły, prosty taki kostium, powiedzmy sobie na co dzień, do pływania na wakacjach. Świetny, świetny kolor, będzie do wszystkiego pasował. Bardzo ostatnio lubię ten kolor, więc fajnie mieć taki kostium w takim kolorze. Aha, jeszcze dwie koszulki sobie znalazłam. Słuchajcie, co chwilę odkrywam coś nowego. Bardzo fajna koszulka z mango, rozmiar L z lnu. Widzicie? Jest. Len, fajna jakość, taki t-shirt sportowy, t-shirt top sportowy. Len 100%, jest na metce napisane, ale ja już poznaję te lniane koszulki. Podobno miałam z H&M-u też w sklepie i miałyśmy i sprzedałyśmy i bardzo fajnie. No, więc te koszulki, jak ktoś potrzebuje taki bejziczek biały, to mamy takie coś fajnego i będzie w fajnej cenie na pewno. To jest na mnie za duże. A tu mam coś dla siebie. Jak się to nazywa? Czekajcie. Dimensione Danza, jakaś taneczna rzecz i jest super, bo ma ten budowany taki tu biustonosz sportowy, więc to będzie fajnie trzymało. Ja takie rzeczy na co dzień po domu noszę, na przykład sobie ćwiczę w nich, tutaj coś robię w domu i to jest wygodne, nie trzeba już nosić biustonosza dodatkowo. Świetna rzecz, piękny kolor, bardzo ładny taki różowy beż, który będzie mi pasował. No i właśnie może pasowałby do tej spódnicy z brązowej z beżowymi, nie wiem czy mi się udają przymierzyć, albo do tej drugiej przymierzę, do tej falbaniastej bardziej. Ale naprawdę jestem zadowolona. No i teraz będą rzeczy ciepłe, słuchajcie, bo letnie się już skończyły. Idzie zima niedługo. Niestety, jesień i zima, więc pokażę Wam teraz piękne swetry, kamizelki i tak dalej. Oraz nawet czapkę i szali. Kilka fajnych rzeczy, takich zimowych dodatków. To jest nowe, bo nawet ma jeszcze ten zawieszak taki. Komin z wełny marki Aclima. 100% wełna merino. Bardzo fajna rzecz. Norweska. Chyba 100%, ale jest napisane wełna merino, to tak, 100% merino, świetny, w świetnym stanie komin, zobaczcie. Naprawdę, jak nówka. To jest bardzo przydatna rzecz na narty, ale też jak ktoś lubi styl sportowy, to świetnie spełnia swoje zadanie jako właśnie taki szalik super materiału. Rzeczy, które są naprawdę drogie, takie systemowe, sportowe rzeczy z wełny merino są naprawdę bardzo, bardzo drogie. Kolejne dwie rzeczy to też czapko-szaliki. Tutaj mam śliczną czapkę, pokażę ją Wam na sobie. Czapka jest z alpaki. Bardzo fajna. Bardzo miła, bo ja nie lubię jak czapki gryzą, w ogóle nie gryzie. Śliczna wełna, zobaczcie jak jest fajnie zrobiona. Naprawdę piękna czapeczka. Kosztowała też kilka złotych. Oraz szalik z
dobrej marki i on ma dobry skład też. Już Wam powiem, to jest Ted Baker, więc w ogóle też markowy szalik. Ma w sobie angorę na pewno, nie będę teraz czytać składu, bo już za długo by to trwało. Ma taki znaczek markowy tutaj, widzicie? Coś takiego. Guzik z takim napisem Ted Baker, więc jest naprawdę autentycznie markowy i ma takie piękne jakby Swarovskiego guziczki na samym końcu. Wygląda to jakby tam można, no tak, oczywiście, że można tu włożyć ręce, ale co z tego w sumie, że można, skoro to jest szalik. Szalik, który wygląda jak jakiś tunel taki. Fajna rzecz. Nie da się tu włożyć do środka, tylko pierwsze myślałam, że to jest coś takiego jak rękawki takie, ale nie. Po prostu taki fajny szalik, mięciutki. No, to teraz słuchajcie, kamizelka i swetry. No i zobaczcie, jaką piękną, czystą, w ogóle naprawdę w idealnym stanie kamizelkę kupiłam. Jest to kamizelka jakaś taka vintage, z prawdziwych karakułów. Być może jest ona jakaś tyrolska, wykończona takim właśnie jakby ludowym tym. Widać, że skóra, zobaczcie. W bardzo fajnym stanie, bardzo w ogóle ciekawa jest ta kamizela. Nie będę jej mierzyć do jakichś stylówek, bo to jeszcze nie ten czas, ale zobaczcie, nawet coś takiego oversize'owego, na przykład na kurtkę. Rewelacja moim zdaniem. Piękny kolor, bardzo to jest ciepłe. Jakbyście na przykład mieli fajny outfit, jakiś golfik albo koszulę, to na to dajemy taką kamizelę i wygląda to bardzo fajnie, rewelacyjnie, po prostu jest bardzo ciepłe. No po prostu taka rzecz. Czasem ludzie pytają, takie futra, kamizelki, mam jeszcze jedną brązową w sklepie teraz. Pokażemy Wam, jak przyjdzie już sezon. Ale pokazuję rzeczy, które kupiłam, bo to pewnie dopiero będzie komuś potrzebne w zimie, no ale jest. I naprawdę zobaczcie, jakim fajnym stanie, bardzo mięciutkie jest to futerko. To jest bardzo czyste wszystko, zresztą widać to po tej spodniej stronie. Dobra, i teraz będą sweterki. Najpierw coś słodkiego, coś w stylu przyjaciółki Wednesday. Wednesday Adams. Chyba jest na lewą stronę, odwrócimy to na drugą, bo jest to sweterek, który mnie zauroczył swoimi kolorami, jest naprawdę świetny. Może być na nastolatkę, może być to też sweterek taki na mnie obcisły, do jakichś jeansów na przykład. Świetny, naprawdę śliczny i ta wełna to jest taka bardzo mięciutka wełna. Wydaje mi się, że to jest też alpaka, ale nie baby alpaka, ale normalna alpaka. Tak z dotyku. Na 100% jest to całkowicie naturalne włókno. Ma tu takie jeszcze miejscami takie, o, gdzie takie złe chmacenia, ale jest ich tylko kilka. Kilka takich pojedynczych kuleczek, więc naprawdę w super stanie sweter. Bardzo mi się podobają te kolory. Są po prostu bardzo twarzowe też. Ja czasem lubię takie właśnie wąskie swetry, no na przykład bardziej szerokich spodni, jeansów i tak dalej. Teraz pokażę Wam cudo. Przepiękny kremowy sweter, duży, Claire, marka Claire, rozmiar XL. Zobaczcie. Śliczny sweter i on ma duży skład wełny. Już Wam powiem jaki. Tu jest też taka naszywka Claire. Zobaczcie w ogóle w jakim super stanie jest ten sweter. Jak nowy praktycznie. 85% wełna, wełna. Po prostu wełna naturalna. Śliczny, duży, kremowy, pół golf, taki nowoczesny w dodatku, więc on naprawdę będzie rewelacyjnie wyglądał. Pokażę Wam tutaj do jakiejś spodni na przykład, o, takich węższych, bo to będzie taki oversize'owy sweter, ale będzie fajnie też do luźnej, cienkiej spódnicy wyglądał. Piękny sweter z takimi, o, rękawami kimonowymi lekko, czy też nietoperzowymi. Kolejny sweter może być damski i męski. Jest, w założeniu jest damski, bo to jest Jack & Jones Premium XL-ka. Z bawełny sweter, śliczny. Zobaczcie, jaki piękny jest. Patrzę tutaj. Nie, to była chyba 100% bawełna, z tego co mi się wydaje. Tak, 100% bawełna. Może być na mężczyznę. Bardzo ładny, nowiutki sweter z bardzo dobrym składem. Ale może być to też zupełnie spokojnie damski, taki właśnie luźny sweter, jak sobie podwiniemy rękawy. Mięciusieńki jest. I patrzcie, jaki ładny. Naprawdę bardzo, bardzo ładny sweter. Ja bym nawet go nosiła tak, taką bluzę. Kolejny sweter ma też cudowny skład i w ogóle jest to denim casual XL-ka. Taki zapinany szary kardigan.
I już powiem Wam składzik. No, 90% bawełna, 10% kaszmir. Więc jak widzicie na wyprzedaży też można kupić super składowe i super jakościowe rzeczy, bardzo fajnych marek. I zobaczcie, ten sweter jest nowy, to nie jest żadna szmata powyciągana, jak to czasem się zdarza w lumpeksach, tylko naprawdę on wygląda jak nóweczka totalna. Pokażę Wam na sobie, bo nie będę go oddzielnie już mierzyć. No teraz to wygląda, jak istny worek, bo mam i luźny dół, i ten sweter jest bardzo duży na mnie, bo to jest XL-ka. Widzicie zresztą, o, że to jest XL-ka. I na długie ręce, i tutaj jest szeroki, ale naprawdę jest stan sweterka idealny. To będzie koniec swetrów i w zasadzie byłby to praktycznie koniec już hola. Jeszcze pokażę Wam fajną rzecz, którą kupiłam, czy to do sklepu, czy do chodzenia po domu. Takie buty ze skóry na zewnątrz z materiałem z Indii. W fajnym stanie, czyściusieńkie w środku. To jest wszystko skóra naturalna, więc naprawdę fajnie się to nosi. Ja lubię takie dziwne rzeczy po domu, na przykład jako pantofle nosić. To jest bardzo wygodne i to się w ogóle praktycznie nie niszczy. Jest niezniszczalne praktycznie. Także to pewnie kosztowało z 5 zł, więc czasem kupuję sobie takie właśnie jako kapcie domowe. Kochani, to wszystko w tym holu. Mam nadzieję, że mi podobały rzeczy. Naprawdę są super jakościowe, to trzeba przyznać. I zapraszam Was już teraz na kolejne filmiki. Na pewno będzie filmik o mojej kolekcji. No i będą też jakieś kolejne stylówy. Już mam kilka pomysłów na stylówki, a jak macie jakieś sami pomysły, to piszcie koniecznie też. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i cześć!